Oczy ręce otworzyły się w absolutnym przerażeniu. Jego ciało czuło się nieważkie i kruche. Jego głowa niemożliwie ciężka i dzwoniąca. Rozżarzony ogień trawił jego ciało od wewnątrz, powodując wszędzie tępy ból. Siarka przedostała się przez jego nostrza i wbiła się głęboko, gdy zaczął się hiperwentylować. Stęchłe, metaliczne powietrze przyprawiało ręce obdłości, gdy próbował uspokoić oddech. Chcąc podnieść rękę, skręciło go w środku. Tylko moja głowa jest wolna. Co jest, kurwa? Wykrztusił Renzo. Nie! Obracając głowę dookoła, zaczął szlochać. Drut żelatkowy skręcał się tam i z powrotem po jego kończynach, przyszpilając go do masywnego pala. Krew leciała jak z kranu. Co się, kurwa, dzieje? Jego ciało drgało z krzykiem wypełniającym je pustą rozpaczą. Zawiesiwszy głowę, ręzo przez łzy zobaczył linę na swojej szyi. Skrzywił się, gdy fragmentyczne obrazy przeszyły go na wskroś. Karta hotelowa, blondynka, krew! Jego umysł splótł się z pierwotnym strachem i dezorientacją, gdy ogarnął go nowy koszmar. Może w kolorze cynoboru pieniło się na dle parchatych mas lądu, które zniknęły na horyzoncie. Monolityczne czarne pale wyrastały z ziemi, sięgając niczym zwęglone chore palce do nieba. Oplatały je w całości kolczaste mięsiste pnącza, które przebijały się przez ziemię. Renzo zmrużył oczy w kierunku najbliższego pala. Poczuł, jak pęka mu pębenek w uchu, a dzwonienie w środku przerodziło się w pierwotny krzyk. Pod kolczastymi żyłami widać było oszpecone ciało. Wielkie ciernie przebiły brzuch w kilku miejscach, zasysając krew. Renzo z przerażeniem patrzył, jak pulsują głęboką czerwienią, podążając za podnoszącą się i opadającą klatką piersiową człowieka, którego przebiły. Głowa poderwała się do góry, zmuszając Renzo do skupienia wzroku na sobie. Jej usta wykrzywiły się w bezgłośnym krzyku, gdy krew zaczęła wypływać z pustych oczodołów, a lekki uścisk szybko zmienił się w silny ból. Gdy oczy ręzo brzuszyły się, ostre ukłucie przeszły przez lewy bok, a oczy zalała krew. Dlaczego? Proszę! krzyknął cicho, gdy zobaczył mięsiste pnącze owijające się wokół jego palika daleko poniżej. Nie! Rozejrzał się gorączkowo, zauważając po raz pierwszy, że nie wszystkie pale były zajęte. Coś, co ledwo można było nazwać nadzieją, rozbłysło głęboko w jego wnętrzu. Chcąc z całych sił! Jego ręce powoli odrywały się od pala, raniąc go jeszcze bardziej. Miał wrażenie, że w każdej chwili oczy mogą mu wyskoczyć. Pnącza wspinały się wyżej. Oh. Renzo krzyknął z głębi siebie, w końcu słysząc własny głos. Nie był to jednak tylko jego głos. Gorący wiatr przyniósł ze sobą krzyki i wrzaski tortur. Okazjonalny skowyt ekstazy przerywał duszące zawodzenia, uciszając na chwilę wszystkie inne dźwięki. Renzo podwoił wysiłki w próbie wydostania się. Mięso i ścięgna w końcu oderwały się od kości, gdy Renzo szarpnął ze wszystkich sił. Z gumowym trzaskiem poczuł, jak drut przecina jego kończyny, a on sam zaczyna spadać. Pnącza mknęły obok, sięgając po niego, gdy spadał coraz szybciej w kierunku wrzącego morza. Jego kark wykręcił się w prawą stronę w momencie, gdy uderzył płasko o powierzchnię krwi, co natychmiast go sparaliżowało. Nie mógł nawet zapłakać, gdyż ogarnęła go całkowita rozpacz. Nie, kurwa! Nieruchomy Renzo nie był w stanie zrobić nic poza wpatrywaniem się w dal, gdy unosił się na powierzchni. Na horyzoncie chmury koloru zakażonej rany wisiały nisko na piekielnym niebie. Czysto białe bełty bez przerwy uderzały w ziemię w ciszy. Wszystko to ogromna ściana z kości słoniowej otaczała coś, czego Renzo nie mógł zrozumieć. Złamany psychicznie i fizycznie, zaczął się zapadać. Krew wypełniła jego usta, kneblując go. Wciąż nie mógł się ruszyć, nie mógł nic zrobić poza akceptacją. Czerwień ogarnęła ręzo, a jego wzrok stał się coraz ciemniejszy. W końcu wszystko zmieniło się w czerń. Przestał istnieć.